Tata, musimy znaleźć więcej egów. Więcej egów? Mhm. Przerost ego. Więc to tak jakbyś miał wielkie jajo w sobie, moi drodzy. O, mam! Znalazłem egi. Są egi. Wielkanoc. Znaczy nie, dzisiaj nie jest Wielkanoc. Natomiast... No. Jutro będzie Wielkanoc. Jutro, tak. Jutro będzie Wielkanoc, jutro będzie Wielka Niedziela. Program Wjemy. Gdzie dowiadujecie się ode mnie ciekawostek, jak na przykład taka. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. I gotujecie razem ze mną i z tym panem, tak? Tak jest. W sumie akurat idealnie, żebyście to sobie zrobili i przygotowali. Dzisiaj robimy żur wielkanocny, który trochę jest wielkanocny, trochę nie jest wielkanocny. No. Nasza pierwsza zupa, znaczy nie, mieliśmy, druga. Mieliśmy tę zupę, tę taką laponską, tak. Prawda? Ale to będzie żur, jak wiadomo, jest taką potrawą znaną, bardzo znaną w Polsce. Taką, którą wszyscy lubią, znają i tak dalej. Dokładnie. I którą można nieźle spieprzyć, więc zobaczymy, czy nam się, uda tego nie zrobić. Potrzebujemy 3,5 litra wody, to zaraz nalejemy. 300 gramów boczku wędzonego. To będzie... ale miękki. Lub 500 gramów wędzonych kości wieprzowych albo żeberek. Tutaj mamy jeszcze żeberka. Ja tak pomyślałem, że wrzucimy to i to. Włoszczyzna. Potrzebujemy, czyli całe to. Cebula, marchewka, pietruszka, ćwiartka selera, kawałek pora. Tu dwa liście laurowe, ziele angielskie, 4. 500 gramów białej kiełbasy, 300 gramów kiełbasy wiejskiej, pół litra lub litr żurku gotowego z butelki. Zakwas na żur to jest. Sami nie zrobiliśmy zakwasu na żur, bo nie mieliśmy czasu po prostu, żeby to zrobić, ale kupiliśmy jakieś lepszej jakości. 250 gramów śmietany, jedna, dwie łyżeczki tartego szanu. A czosnek? Jeszcze czosnek, tutaj nie ma w przepisie, ale stwierdziłem, że czosnek weźmiemy. A do tego osobno trzeba ugotować jajka i ugotować ziemniory. Najpierw robimy bulion, czyli najpierw robimy bulion z tego i z tego, tak na dobrą sprawę. Dobra, okay. Let's do it! Wielkanoc od 325 roku po soborze w Nicei jest świętem ruchomym. Teraz dodajemy 3,5 litra wody do garnka. Postawić na gazie i zagotować. Malowanie pisanek i oblewanie się wodą wywodzi się z obrzędów starosłowiańskich. Na dwa kawałki go trzeba pokroić. Będą jaja. Cyk. Hop. Hop. Ale to za mało, moi drodzy. My musimy jeszcze dodać żeberka wędzone. Mazurek wielkanocny pochodzi tak naprawdę z Turcji. Dobrze, że nie mazurek Dąbrowskiego. Ta woda musi się zagotować i wtedy dodamy włoszczyznę, nie? Umyjmy te rzeczy. Właśnie. Włoszczyznę trzeba się myć. Weź też umyj tamte rzeczy. Serio? Nie no. Teraz włoszczyznę. Boże, nie myty. Myty właśnie. W 1884 roku na zlecenie cara powstało pierwsze jajko Fabergé. Jaja Fabergé to najdroższe pisanki świata. Koronacyjne mogłyby nawet kosztować 50 milionów dolarów. Super słony. Plus jak wędzisz, to zazwyczaj jedzenie, to zazwyczaj mięso wędzone jest super słone. Dwa liście laurowe wrzuć. Jej. I cztery ziela angielskie. Tak, przykryć i gotować przez... godzinę. No dobra, robimy zupsko. Dokładnie, ile trzeba czekać? Godzinę teraz. Co? Znaczy godzinę, żeby był bulion z tego, nie? Żeby się zrobiła ten bulion, wyciągnęło z tego mięsa i z tych warzyw ten cały smak. Spółki. Pachnie to wybornie, powiem wam. Serio? No tak, bo to jest tam, pachnie to boczkiem przeszło już i żeberkami. Wielkanoc to po angielsku Easter, a wywodzi się to od imienia germańskiej i anglosaskiej bogini Ostary. Słuchajcie, dobra. W międzyczasie, proszę bardzo. Ziemniaki! Ugotowane ziemniaki. Teraz przerzucimy te rzeczy sobie tutaj, a do samego bulionu będziemy dodawali i kiełbasę, i to, co mamy dodać. Tradycyjnym symbolem tego święta jest jajko, które symbolizuje nowe życie. Ej, to nabrało dużo tłuszczu na górze. Jak rosół. Tak się robi rosół? No, tak się robi, to jest rosół. Tak na dobrą sprawę. Tylko na żeberkach i kościach. Największe jajo wielkanocne zrobione z czekolady ważyło 4 tony. Teraz dodajemy białą kiełbasę. Przetniemy ją sobie na pół, żeby każdy też miał. Było tam, że naciętą w kilku miejscach, nie wiem, porobię parę takich dziur.
Nie wiem, co to daje, oprócz grilla. Zajączek chowający słodycze pojawił się pierwszy raz w Niemczech w XVII wieku. Mamy co? Bulion i na małym ogniu wrzucamy kiełbasę. Którą? Białą czy... I gotujemy kiełbasę przez 15 minut na małym ogniu. Rzeczywiście. Do XII wieku Kościół zabraniał jedzenia jajek w święta. Gotujemy jaja. Trzeba posolić je? Nie. 4 minuty Ola powiedziała od momentu, kiedy się zaczną gotować. Żeby były takie lekko lejące się. Ja się gotuję 15 minut ta biała. Potem po tych 15 minutach dodajemy tamtą kiełbasę i gotujemy 10 minut kolejne. A zabieramy. A potem dodajemy majeranek, żurek i czosnek. Tylko ten czosnek trzeba do piekarnika dać. Żurek to specjalność kuchni. Łowackiej, polskiej, białoruskiej i czeskiej. Dobra, co robimy tutaj? Czosnek. Nie. Istnieją kontrowersje polegające na tym, czy żurek to biały barsz, czy może biały barsz i żurek to zupełnie inne zupy. No dobra, kiełbasa. Teraz wiejska, na 10 minut. Zimną wodą trzeba to kupać. Dawnym zwyczajem wielkanocnym, w szczególności na terenie Kujaw, był pogrzeb żuru i śledzia. Tłukło się garnki napełnione błotem, gnojem i popiołem. Pojechałem tu majeranek. Udało się. Teraz trzeba do tego tutaj dodać 2 łyżki. Dobra, co potrzebujemy? Czyli sporo. Oraz żurek, całą zawartość żurku. Bole. No i dobra, wlewamy cały. Nie powinno być tutaj. Łyknie, bo odwyknie. Obecny rekord palmy wielkanocnej to 36 metrów. Kurde, to zaczyna już wyglądać jak żurek. Powlaliśmy żur. Teraz musimy dodać czosnek. Cieplutkie? Nie. Nie? Ale właśnie teraz pytanie, czy nie trzeba jeszcze dodać? Śmietany? Nie, nie, nie. Czy jeszcze tego kwasu nie dodać? Można tak ćwiczyć ślęka. I są też inne sposoby, alternatywne. Śmigus dyngus to nazwa dwuczłonowa. Śmigus polegał na biciu gałązkami wierzby lub palemkami, a dyngus na oblewaniu wodą. Krzan się chyba do garnka daje, czy do miski, osobno każdemu. Myślę, że można osobno. Ja nie lubię chrzanu. Jeśli ktoś dodaje chrzan do wszystkiego, jest psychopatą i nie lubi dzieci. Fertiś, gotowe. Skończona. Dzięki. Tylko muszę wziąć talerz, żeby to skóry. To smakuje jak żurek. Tylko trochę winny. Jaki? Tylko trochę taki winny. Ja generalnie nie jadam żurku. Znaczy, ja lubię żurek. Ale nie jest to my soup of choice, w sensie nie zamówiłbym sobie żurków po prostu nigdzie. Jakbym miał zamawiać zupę, to jest to albo rosół, albo rybna, bo tak mam z zupami. Natomiast patrząc w skali żurku, to jest to taki typ żurku, jaki najbardziej mi smakuje. W sensie najlepszy żurek, jaki jadłem. Ja nie pamiętam ostatnio, kiedy jadłem. Chyba u dziadka mojego jadłem ostatnio. Nie, dziadek był bardzo biały. Ja to udaję, szczerze mówiąc, 9 na 10. To jest smaczne bardzo. Dla mnie też 9 na 10. Patrząc na skalę tego, że nie jadam zup właściwie. To jest bardzo dobry żurek. Dziękujemy wam bardzo. Wesołych świąt wszystkim życzymy. I uważajcie na króliki. Uważajcie. W szczególności na te złote. Podłe dranie. Mhm. Podłe skórkowańce. I lubią dzieci. Tak? Mhm. Widziałam jednego takiego, tylko chyba miał człowieka w środku. A może to był człowiek w kostiumie? Nie wiem. Widzimy się w następnym odcinku. Pa! Dawaj suba, lajka i komentarz! Uff.
Ty monster!